Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć parę słów na temat mojej pielęgnacji twarzy. Często mówicie mi, że mam taką ładną cerę i jak to robię itd., itd., więc pomyślałam, że pokażę Wam, co w tym momencie używam. Taki film pojawił się chyba dosyć dawno, ostatni raz na kanale, więc fajnie zrobić taki update. I może co, zaczniemy od razu. Zacznę najpierw od powiedzenia Wam, jaki jest stan mojej skóry itd., itd. Więc moja cera jest bardziej normalna w stronę suchej. Nie powiedziałabym już, że ona jest sucha, ale zdarzają się przede wszystkim zimą takie momenty, gdzie delikatnie skórki widać tutaj w okolicy nosa. Nie wiem, o co chodzi. Ale wynika to też z podkładu, jakiego użyję. Najlepiej oczywiście sprawdza się tutaj Misha Perfect Cover. To jest krem BB, który bardzo fajnie nawilża i nałożony gąbeczką, taką lekko zwilżoną, i naprawdę bardzo fajny taki efekt zdrowej cery, która nie jest przypudrowana. Ja nienawidzę też takiego efektu przypudrowanej cery, dlatego ja żadnego pudru nie używam, tylko właśnie tego kremu, i jeżeli na przykład użyję innego podkładu, to już te skórki widać, a jeżeli właśnie używam tego kremu, to praktycznie nigdy nie widać. Nie mam też raczej skłonności do wyprysków i tak dalej. No to teraz byście mogły powiedzieć, no to bez sensu robisz taki film, skoro masz idealną cerę. No nie do końca, bo takiej idealnej cery nigdy nie miałam. I jeżeli oglądałyście mnie w momencie, kiedy przyjechałam na studia tutaj do Wrocławia, czyli 4 lata temu, wow, dawno temu, to widziałyście, że moja cera wyglądała okropnie, po prostu pryszcz na pryszczu, i nie wiedziałam, o co chodzi, po prostu byłam załamana tym, jak moja cera wygląda, i czasami nawet nie chciałam się nigdzie wychodzić, bo wyglądała tak źle, a było to za sprawą pewnie też zmiany otoczenia, no bo to jednak też ma dużo do tego, ale wtedy moje odżywianie wyglądało tak, że ogólnie wyglądało to tak, że na śniadanie jadłam jakieś delicje, później jakieś chipsy, batoniki, czekolady i takie tam. Dużo osób może mówi, że tutaj dieta nie ma nic z tym wspólnego. Dla mnie dieta jest ogromnie ważna, jeżeli ją zmienicie, no to wtedy na taką odpowiednią dla Was, to wtedy no, twarz wygląda dużo lepiej, zresztą przykładem jestem ja. Ale też oczywiście kosmetyki, których używamy, i ja właśnie chciałam Wam pokazać, co sprawdza się u mnie i co właśnie sprawia, że oprócz diety ta skóra wygląda dobrze. Więc ja też stawiam zazwyczaj na takie bardziej naturalne kosmetyki, więc to też Wam pokażę i może już przejdę, bo chyba był trochę długi wstęp. Więc zaczniemy może od demakijażu. Albo nie, dobra, zaczniemy od pielęgnacji porannej. Czyli kiedy wstaję, zawsze myję twarz tą pianką. Widziałyście już ją pewnie parę razy, dlatego że ja ją bardzo lubię. Jest bardzo wygodna i po prostu fajnie się sprawdza. To jest pianka z Alverde 3 w 1. Ona tak pachnie trochę jabłkiem, bo ona tutaj właśnie ma jabłko chyba i limonkę. Bardzo ją lubię, nie sprawdzałaby się na pewno jako demakijaż wieczorem, ale tak rano, żeby po prostu orzeźwić skórę i żeby ona się obudziła, i żeby te jakieś tam jeszcze zanieczyszczenia z nocy, żeby je zmyć, to jak najbardziej. Później używam, co to jest, tonik zwężający pory na dzień i na noc z Ziai, to jest ta seria Liście Manuka, używam ją jej. Nie, co to jest? O, tonik. Używam go już długo i jak wiecie, już mi się kończy, więc kiedy skończy mi się to, wracam do wody różanej, która jest moim ulubionym tonikiem, ale po prostu miałam to i chciałabym to zużyć, dlatego używam i po prostu spryskuję sobie tak na twarz. Właśnie fajne jest to, że jest tutaj ten atomizer, więc to na pewno jest duży plus i po prostu jak mi się skończy, przeleję sobie tutaj wodę różaną i będę psikać. To dostaniecie praktycznie wszędzie, to niestety tylko chyba w DM-ach, ewentualnie gdzieś online. Tak. I jak już spryskam sobie tonikiem twarz, to czekam, aż mi się to wchłonie, i wtedy używam kremu z firmy Make Me Bio. On się nazywa Garden Roses, nawilżający krem dla cery suchej i wrażliwej. I skład ma bardzo fajny, naturalny, dlatego używam go też pod oczy. Nie stosuję takiego specjalnego kremu pod oczy, nawet takiego nie mam. Mam po prostu ten krem i nakładam go i na twarz, i na szyję, i pod oczy. I bardzo się fajnie sprawdza, on ma taką bardziej tłustą konsystencję, ale ja robię zawsze tak, że wstaję, myję twarz, nakładam ten krem, robię sobie śniadanie, jem śniadanie i dopiero wtedy się maluję, więc ten krem ma czas się wchłonąć i nic się nie dzieje pod podkładem, nic się nie waży, bardzo wszystko fajnie się utrzymuje, więc ten krem naprawdę bardzo Wam polecam, kosztuje około, nie wiem, 40-50 zł.
A jest bardzo fajny skład, więc polecam. I to jest wszystko, co robię rano. I też oczywiście mam osobny ręcznik do twarzy, nie używam tego samego ręcznika, którym się na przykład wycieram po prysznicu. Mam osobny ręcznik, za dużo chyba macham rękoma, więc sorry. I po prostu żyję. Wracam i zaczynam od demakijażu i tutaj najlepiej się sprawdza nawilżający płyn micelarny 2 w 1 z Be Beauty. Tani i świetny, nie podrażnia oczu, bardzo fajnie zmywa. Używam, moja mama w domu sobie ostatnio kupiła, bo jej się skończył ten. I kupiła sobie jakiś taki dwufazowy, nie wiem, chyba z Liren. Bardzo szczypie mnie w oczy, słabo zmywa, więc no ja po prostu zostałam, mam już po prostu takie parę kosmetyków, które się u mnie sprawdzają i tego nawet nie zmieniam, bo po prostu znalazłam takie swoje ideały i nie chcę zmieniać, póki to działa, więc polecam, Biedronka. I później myję twarz. I tutaj nie nagrywałam wcześniej tego filmu, dlatego że chciałam kupić nowe opakowanie, żeby nie pokazywać wam starego, który nie wygląda najlepiej. I mowa jest tutaj oczywiście o mydle Aleppo. Już wam przeczytam, co tu jest napisane. To jest Aleppo i mam ten z takim najwyższym procentem tego oleju laurowego, czyli 12-15%. I tutaj są tylko 3 składniki. Kupicie to w Organic 205 gramów i zapłaciłam za niego jakoś 30 zł. Niby to jest dużo, ale znowu to nie jest dużo, bo to starcza wam na bardzo długo, na parę lat nawet. Niby tutaj jest wartość no, do 2019 roku i do tego pewnie skończę, więc spoko. I najlepiej nie róbcie tego tak jak ja zrobiłam za pierwszym razem, że zaczęłam całego używać. Ja po prostu sobie go przetnę na kawałki i wtedy będę go używać, bo wtedy po prostu no, nie będzie się niszczyła ta reszta i później to jest takie niefajne. Więc to tak zmywa cerę, dokładnie. Ona jest później tak czyściutka, że to jest aż przyjemność, więc mydło Aleppo jak najbardziej wam polecam, jest świetne. I używam do tego jeszcze tej takiej gąbeczki, którą dostałam kiedyś zamówiłam na kokolita.pl i pewnie coś takiego też znajdziecie w Rossmanie. I to jest teraz takie sztywne, ale kiedy zmoczę, to jest bardzo miękkie i wtedy sobie po prostu tak przejeżdżam i skóra jest naprawdę bardzo fajna w dotyku i jest bardzo czysta. Dobra, i teraz potem oczywiście znowu używam tego tonika. Tego produktu. I później używam, co to jest? Ja nigdy nie wiem, co to jest. To jest eliksir do twarzy ze starej mydlarni. Tego używam od 4 lat. Za każdym razem używam czegoś innego i ten bardzo mi pasuje. To jest argan i neroli. Olej arganowy pochodzący z Maroka z dodatkiem olejku z neroli oraz witaminy E zapobiega przesuszeniu skóry, hamuje procesy jej starzenia, neutralizuje wolne rodniki, skutecznie ujędrnia, odżywia nadanie skórze blask i gładkość. To jest chyba jeden z lepszych olejków z tej serii. Przetestowałam już wszystkie. Wszystkie, naprawdę wszystkie. I ten wydaje mi się, że jest najlepszy. Jeszcze jest jeden bardzo fajny, ale on już jest do cery tłustej. Ja go wam polecałam na samym początku. Nie pamiętam jaki, ale tam jest jeden chyba tylko do cery tłustej, więc będziecie wiedzieć, jak sobie sprawdzicie. I on też bardzo pomógł mi w walce z... To nie był trądzik, ale po prostu z niedoskonałościami cery. Teraz, jak właśnie mówię, mam już bardziej taką normalną stronę sucha i wtedy miałam tłustą taką, że serio, tu można by było ściągać na patelnię. To było obrzydliwe, ale no świeciłam się okropnie, więc to naprawdę, i to nie jest drogie, no to kosztuje około 20-30 zł, możecie to dostać w naturze albo właśnie w starej mydlarni. I powiem wam szczerze, nigdy nie byłam tak bardzo zadowolona ze swojej pielęgnacji, jak jestem teraz. Te dwa produkty, one są tak świetne, że na pewno będę do nich wracać. Mam nadzieję, że moja skóra się do nich nie przyzwyczai, bo są naprawdę świetne i to jak wygląda moja cera po prostu usatysfakcjonuje mnie w 100%. I teraz przechodzimy do takiej pielęgnacji już bardziej specjalnej. Raz w tygodniu, maksymalnie 2 razy w tygodniu używam tego peelingu z ziai. To jest oczyszczenie skóry normalnej, tłustej i mierzanej, liście manuka, pasta do głębokiego oczyszczenia twarzy przeciwzaskórnikom. Bardzo tanie, bardzo fajne, konkretne, mocne. Dużo dziewczyn poleca, więc coś z tym jest i naprawdę kciuk w górę. Jeżeli chodzi o maseczki, to też bardzo lubię maseczki z ziai i tutaj są dwie. Coś się pobrudziło. Czekajcie. Dobra, dwie maseczki. Liście zielonej oliwki i masło kakaowe. To jest oliwkowa maska regenerująca z kwasem hialuronowym do skóry normalnej, suchej, wrażliwej. A to jest kremowa maseczka odżywcza do skóry normalnej, suchej i wrażliwej. Czyli to są te dwa
dwie maseczki, które bardzo lubię. Używam je też regularnie, staram się tak raz w tygodniu. Bardzo tanie, fajnie działają i tyle. Jeżeli chodzi o wypryski, bo czasami coś takiego mi wyskakuje. Przede wszystkim, jak wiecie, w okolicach momentu, kiedy zbliża się okres, chociaż kiedyś to było regułą, teraz już tak nie jest. Mogę być cały miesiąc bez ani jednego pryszcza i to tak też się zdarza. Bardzo lubię ten czas wtedy. Ale pewnie stawiam, że nagram ten film i coś mi wyskoczy, bo zawsze jest tak, kiedy ja zachwalam swoją cerę, to coś mi wyskakuje. Tak samo jak wy zachwalacie moje paznokcie, to mi się złamią. Ale jeżeli coś takiego się dzieje, to używam dwóch maści. Najpierw, kiedy to się rodzi, to używam maści cynkowej. Jeżeli zdążę to zrobić wcześniej, to ten pryszcz wtedy się nie urośnie, tylko po prostu zaniknie. Bardzo lubię tą sytuację. A jeżeli niestety urośnie nadmiernie, no to kiedy w końcu on będzie już do regeneracji, to wtedy używam maści z witaminą A. Tu mam jakiś Retimax 1500 i przyspieszają właśnie ten proces dojrzewania i regeneracji naskórka podczas wyskakiwania pryszczy. To tyle. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak dużo. I ja naprawdę jestem usatysfakcjonowana tą pielęgnacją, jestem bardzo zadowolona, dawno nie byłam tak zadowolona ze swojej pielęgnacji, dlatego chciałam Wam pokazać produkty, których używam. Dajcie mi znać, czy Wy też macie jakiś takich swoich ulubieńców. Piszcie od razu, jaki macie stan, jaki macie rodzaj cery, czy słuchacz normalna, bo może ktoś, kto będzie czytał, to po prostu będzie mógł podchwycić, więc piszcie, dzielcie się swoimi ulubieńcami, albo też takimi kompletnymi bublami, które Wam zniszczyły cerę. Piszcie wszystko w opisach, w komentarzach, żeby inni ludzie też mogli to czytać i żebyśmy wszyscy sobie razem pomogli. Przepraszam Was bardzo za moją nadmierną gestykulację w tym filmie, ale myślę, że jest to spowodowane tym, że mam związane włosy i nie mogę robić tak przez cały film. Więc sorry. Ale mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i że Wam się przydał. Przepraszam, że jest troszeczkę długi, ale chciałam Wam wszystko dokładnie opowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia.